Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was dzisiaj na moim kanale w nowym holu lumpeksowym ze stylizacjami. Słuchajcie, podkreślam, że ze stylizacjami, bo tym razem będzie dużo stylówek. Będą stylówki w nowych trendach, takich popularnych. Będą stylówki w stylu vintage, czyli teraz bardzo modnym, zwłaszcza wśród Gen Z, nowego, młodego pokolenia. Będą stylówki w polskim stylu, no i w ogóle też w stylu bardzo eleganckim, w stylu old money, wszelkie stylówki. Dzisiaj ja się bawię w stylistę, właściwie no jestem stylistą, ale dzisiaj dla Was specjalnie zrobiłam dużo fajnych zestawów, żebyście się mogli zainspirować i żeby dla każdego był styl, który mu się najbardziej podoba. Będą piękne spódnice, słuchajcie, piękne designerskie spódnice, bluzki z jedwabiu, bluzki vintage i same super tkaniny i dzianiny. Także lecimy już, bo już się nie mogę doczekać, żeby Wam to wszystko pokazać. Także dzisiaj będzie taki trochę show, trochę designerski vlog, ale głównie też haul lumpeksowy, tak jak powiedziałam. I oczywiście bardzo będę Wam wdzięczna, jeśli zasubskrybujecie kanał, jeśli interesują Was takie tematy. Tematy mody i stylu, super stylu. Jak odkrywać też swój styl indywidualny. No i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie filmiku. Nie macie pojęcia, jak bardzo ważna jest Wasza aktywność i to, żebyście właśnie polubiali i komentowali filmy dla rozwoju mojego kanału. Bardzo mi na tym zależy, więc proszę Was, zróbcie to, jeśli jeszcze tego nie robicie. Na początek chcę Wam pokazać coś, co kupiłam sobie. Kupiłam sobie dwie pary butów, jedne nowe, a jedne z Vinted i zobaczycie właśnie super stylowy na początku. Mam nadzieję, że super. Tymi butami. Od dawna już planowałam i marzyłam o tym, żeby sobie kupić nowe Adidasy Gazelle. Teraz wiecie, że jest, albo wiecie, albo nie wiecie, że jest szał na te Gazelle, szczególnie w tych sezonach ostatnich. No i kupiłam sobie wreszcie, odkładałam na te buty, także bardzo się cieszę, bo naprawdę długo się przymierzałam i które sobie kupić? Chciałam takie właśnie kolorowe Adidasy, tym razem nie takie bardzo jednolite, basicowe, tylko takie trochę odjechane. No i powiem Wam, że szukałam też promocji, bo to nie są tanie rzeczy. No ale słuchajcie, w końcu stwierdziłam, że znalazłam odpowiedni kolor. Kolorystykę już Wam pokazuję, bo to są buty, które dzisiaj przyszły. I pokażę Wam je w stylówkach. Bardzo mi się spodobała ta kolorystyka. Różne, bardzo różne tam są te Adidasy. Jak widzicie, jeszcze w ogóle ich nie nosiłam, tylko dziś w stylówkach. Naprawdę fajna kolorystyka, moja kolorystyka, pastele. Ja ostatnio też bardzo chętnie noszę kolor żółty. Róż to zawsze, ale kolor żółty też. No i tak, ja sobie wybrałam. Uważam, że najładniejszy zestaw kolorystyczny z tych, które są. Oczywiście, że zależy, co komu pasuje, prawda? Mnie akurat ten zestaw pasuje. Także udało mi się znaleźć taką niewielką promocję. No i jestem zachwycona tymi butami i teraz pokażę Wam stylówki właśnie z tymi Adidasami, bo doradzam Wam również właśnie taką technikę. Jak chcecie kupić sobie coś, nowe buty, nowe jakieś, szczególnie taką rzecz modową, to najpierw sprawdźcie właśnie jaki kolor, jaki styl Wam najbardziej pasuje, żeby to pasowało do wielu rzeczy. Ja się starałam dobrać właśnie taką kolorystykę, która sprawdzi mi się w wielu zestawach, a nie tylko do jednej konkretnej rzeczy. No i tak, do tego kombinezonu, który mam na sobie, no jest minimalnie inny odcień żółci to, ale właśnie w połączeniu z różem wygląda to fajnie, podoba mi się. No i naprawdę mam do czego po prostu nosić te Adidasy. Jak widzicie, ten kombinezon właśnie jest żółty i do tego noszę też różową lnianą marynarkę, taką lekko oversize z lnianą z lnu, oczywiście. Nie trzeba tego już podkreślać. No i tak to wygląda, taki zestaw. Pierwszy zestaw z tymi butami, no i teraz oczywiście będą kolejne zestawy. Następny to jest moje nowe spodenki, a właśnie, bo też mam nowe spodenki. Bardzo długo szukałam spodenek krótkich, które by były dobre na moją figurę, jakoś bardzo nie poszerzały, ale też nie były przezroczyste. Ostatnio dorwałam w nowej kolekcji Reserved. Kolejny zakup nowej rzeczy. No ale czasem trzeba coś odświeżyć, słuchajcie, w garderobie, więc ja się też nie wzbraniam bardzo. Spodenki są głównie z bawełny, więc bardzo spoko. Znaczy mają bardzo dobry skład, jak na oczywiście nowoczesne rzeczy dzisiejsze. Rozmiar S i mają piękny żółty odcień, taki jasno-żółty. Mi się właśnie taki kolor żółty najbardziej podoba i też jeśli chcecie na przykład bluzkę czy sukienkę, to podpowiadam, że ten kolor jest też bardzo twarzowy, ładnie rozjaśnia, rozświetla cerę. I to u wielu osób jest to bardzo, naprawdę dość uniwersalny kolor. Właśnie coś takiego i do tych spodenek
Mam ten mój sweter od McNeil, taki z bawełny w kolorach pastelowych. No i oczywiście te Adidasy. No i tak to wygląda. Taki zestaw sportowy w stylu trochę właśnie old money, w stylu takim tenisowym, golfowym. Zwał jak zwał. Także nie będziemy się tutaj kłócić o szczegóły. W każdym razie tak to wygląda. Mnie się bardzo, bardzo ten zestaw podoba. I pokażę Wam jeszcze, że też te Adidasy będę jak najbardziej nosić do sukienek. Mam sukienkę żółto-białą, też będzie super pasować, ale przymierzyłam Wam akurat teraz do takiej kolorowej sukienki, która posiada również w sobie i róż, i żółć, do tego różowy pasek. No oczywiście, że można też i żakiet różowy dołożyć, albo żółtą jakąś narzutkę, czy cokolwiek, jeśli jest trochę zimniej. No i też moim zdaniem ten zestaw do tych butów fajnie pasuje. A w ogóle to zobaczycie też te Adidasy w innych zestawach dzisiaj, z kilkoma innymi rzeczami, które będę tutaj pokazywać. Za chwilę Wam pokażę piękne spódniczki, które markowe, które właśnie też, niektóre z nich się sprawdzą właśnie z tymi, albo w takim stylu po prostu, bo chcę Wam pokazać potencjał tych rzeczy, ale też i potencjał takich Adidasów, do czego można je stylizować. Od razu Wam mówię, że to nie jest na duże upały but, bo te buty dzisiejsze nie są robione tak jak dawne, że skóra w środku i tak dalej, albo jakieś takie bardzo przewiewne. Nie są, po prostu no, to jest takie na polskie lato but. To nie jest absolutnie na upał, bo noga się w tym będzie pocić, tam są sztuczne, częściowo sztuczne wypełnienia, z czego nie jestem taka zadowolona, ale wiecie co, no też nie są to buty, które będę normalnie cały czas biegać w nich właśnie w upały czy w gorący dzień, więc myślę, że będzie spoko. Słuchajcie, no i kolejna rzecz, którą chciałam Wam właśnie pokazać w stylówkach. Widzieliście już sukienkę tę, którą tu pokażę w holu. To jest ta z 60-tych lat sukienka z takiego brokatu jedwabnego, bo to jest na 100% jedwab, już to sprawdziłam. Złoto-srebrno-turkusowa sukienka. Przedłużyłam ją, ale mimo wszystko jest krótka, więc jeszcze będę kombinować, bo mam jeszcze pasek. Być może jeszcze użyję tego paseczka do dalszego przedłużenia tej sukienki, ponieważ jest bardzo, bardzo krótka. Zastanawiam się właśnie, jak tą sprawę rozwiązać, żeby jednak jeszcze troszeczkę dodać jej centymetrów. Ona mi się tak podoba, ale jednak na co dzień, no, przy podnoszeniu rąk wiecie, co się stanie. Będzie wszystko widać pod spodem. W każdym razie, styluwa z tą sukienką, z tym płaszczem, co tutaj widzicie, za chwilę też będzie. Do tej sukienki mam też złotą torebkę, biżuterię, tam nieprzypadkowo dobraną, także zobaczcie, właśnie to jest taki, taka typowo 60, na 60 lata stylowa i chciałam idealnie dobrać te dodatki, żeby one właśnie zrobiły taki efekt wow, bo to jest stylowa na imprezę, więc ona powinna być mega przemyślana i tutaj wszystko powinno właśnie zgadzać się z tymi latami 60. i wydaje mi się, że się zgadza. Do tego rajstopy, oczywiście po rozciągnięciu one wyglądają bardziej jasno, jaśniejsze są. To są rajstopy, tak jak się w latach 60. nosiło takie w kolorze ubrania. Bardzo dużo właśnie nosiło się rajstop, które pasowały kolorystycznie do sukienki na przykład i tworzyły taką naprawdę artystyczną całość. Przykładano wtedy do tego wagę. I kupiłam takie buty na Vinted, wcale niedrogo, słuchajcie, kilkadziesiąt złotych zapłaciłam, Hugo Boss, całe skórzane, skórzane spody. I to są buciki, które idealnie teraz pasują mi właśnie kolorystycznie do tej stylówy i są też w stylu lat 60. Takie czubki, dosyć płaskie buty, buty tak właśnie wykończone, subtelnie na końcu się nosiło i według mnie super, super idealne dopełnienie do stylówy. Bardzo jestem zadowolona z tych butów, słuchajcie. Naprawdę mega jakość, bardzo wygodne też buty, co się bałam, bo są dość sztywne, ta skóra jest dość sztywna. No i właśnie tu stylowa, potem jeszcze na wierzch z tym płaszczykiem. Myślałam, że się ugotuję w nim, bo naprawdę, bo ten płaszczyk też jest w ogóle z jedwabiem i z lnem i jest bardzo, bardzo ciepło w tym wszystkim naraz, ale mam nadzieję, że to docenicie. Dajcie znać, jak się Wam podoba moja imprezowa stylowa. Będę potem mówiła jeszcze o tym, bo będę w niej szła na specjalny koncert. Lecimy dalej, kochani. Teraz pokażę Wam po kolei wszystkie rzeczy, które dzisiaj mam. A zacznę od rzeczy, która jest największa i której nie mam za bardzo sensu mierzyć. Ona jest na manekinie. Bluzka jedwabna, taka dłuższa, tunikowa, z pięknymi rękawami. Jedwab z wiskozą, tradycyjnie, jak te włoskie bluzki. Bardzo fajnie farbowana w takie subtelne pastele, szary, kremowy i różowy. Ten dekolt można też modyfikować tak, żeby, o, był on na ramiona. Tutaj ten, wiecie, ten manekin nie ma rąk, więc
ciężko jest to tak zrobić, żeby to ładnie wyglądało, a więc zostawiam taki. I ona jest dłuższa, nie? Co może być na przykład do shortów, może być do spodni takich rybaczek, do spodni krótkich, do krótkiej spódnicy, do długiej spódnicy maxi. Do wielu stylów może właśnie pasować i... No i ma bardzo ładne detale takiej bawełnianej koronki w sobie. Bardzo mi się to podoba, ten detal. No i jest to bardzo fajny, luzacki, taki lekko boho styl na lato. Bluzka jest, słuchajcie, duża, ona jest w rozmiarze L. Przynajmniej w rozmiarze L, bo na mnie jest sporo za duża, tak jak mówiłam. No i to jest taka pierwsza rzecz dla Was. Pokażę Wam teraz sweter, żebym miała to już z głowy, bo strasznie ciepłe są te żnawy, jak ich dotykam, to mi się robi gorąco. Naprawdę mam tutaj duszno. Niestety pogoda deszczowa nie pozwoliła mi nagrywać w ogrodzie. Dzisiaj trudno. Przeżyję. Ogromny sweter, może być na rozmiar, nie wiem, 54 nawet. Ale może to być po prostu taki bardzo milutki sweter, bo jest to baby alpaka. Przemilusie to jest. To jest po prostu jak, słuchajcie, jakby się chmurkę dotykało. Piękny kolor. Ja to będę traktować jako oversize. Jeżeli ktoś się nie znajdzie w większym rozmiarze, albo kto lubi takie oversize'y, no to ja będę to nosić jako mój taki sweter domowy, bo kocham w domu takie obszerne i bardzo, bardzo miłe rzeczy. I sweter, słuchajcie, jest jak nowy, nawet ma taką metkę. Wydaje mi się, że ktoś może sprzedawał po prostu te rzeczy ręcznie robione i sobie zrobił metkę. No, może ten rozmiar był na tyle duży, że nikt nie kupił, ale powiedzcie sami, sweter jako taki oversize, na przykład do leggingsów, jest super po prostu. Słuchajcie, będę się trochę spieszyć z gadaniem, bo tu jest tak ciepło na poddaszu, że długo tu nie wytrzymam po prostu. Łyka kawy, bo mi schnie, słuchajcie, gardło całkowicie. I lecimy z rzeczami. To tak, teraz pokażę Wam bluzkę i spod... bluzkę, najpierw bluzkę. Superowa bluzka od razu będzie ze spódnicą w stylówce. Udało mi się dorwać bluzkę marki Gestus, czyli bardzo prestiżowej marki, drogiej. Jest z naturalnego zamszu. Wiecie co? Ja tego typu rzeczy zamszowe, z takiego cienkiego zamszu spokojnie piorę w pralce. Oczywiście nie na wysokiej temperaturze, oczywiście w woreczku, tym bardziej, że ta bluzka ma takie bardzo modne, długie frędzle i szkoda by było, żeby one się urwały. Można oczywiście wyprać to też w umywalce po prostu delikatnie, w szamponie i potem wycisnąć w ręcznik i wysuszyć, tylko byle nie na mocnym słońcu ani na grzejniku. I słuchajcie, super się takie rzeczy piorą, w ogóle nie ma problemu. Piękny zamsz, w ogóle bluzka super w takim stylu kowbojskim, do kowbojek ideał. Teraz pokażę Wam właśnie spódniczkę jeszcze i przymierzę Wam tą bluzkę i spódniczkę do kowbojek. Mam kilka spódnic, tylko jedna jest na mnie dobra, taka krótka, którą zaraz Wam też pokażę do tych właśnie moich adidasków od Molly. Spódnica tymczasem. Piękna, o rozmiar za duża, niestety, bo wiecie co, ona za bardzo na biodrach u mnie leży. Ja wolę, żeby takie spódnice jednak były takie trochę z wyższym stanem. Ale jest przepiękna, bawełna i to jest od Molly, to jest naprawdę droga i super ciekawa, fajna, artystyczna firma. Świetna taka kremowa spódniczka z falbanami. Bardzo fajna, naprawdę przewiewna, nieprzezroczysta, bo ma dwie warstwy. No i do tego właśnie mierzę ten podkoszulek i brązowe kowbojki. No i może to być bardzo fajny zestaw, taki letnio-kowbojski, jak ktoś lubi ten styl, a w ogóle styl taki kowbojski jest bardzo modny i naprawdę jest taki cool. Zawsze, w sumie zawsze jest ponadczasowy. Spódniczka może być też do wielu innych rzeczy, co Wam zaraz pokażę, ale naprawdę zobaczcie, w idealnym stanie piękna spódniczka z bawełny, rozmiar M, słuchajcie. To teraz tą spódniczkę Wam przymierzam w zupełnie innym stylu, folk, ale polski tym razem. Ja to tak nazywam, bo to jest oczywiście bluzka z H&M Log. To jest taki odłam H&M, który już nie istnieje. Piękne hafty w takie właśnie maki polne. No patrzcie, jaka piękna. Ja mówię, że to jest to, co zobaczycie teraz, to będzie stylówka na mistrzostwa piłkarskie, żeby wesprzeć drużynę reprezentacji Polski. Chyba w niedzielę ją włożę tak dla żartu trochę. Ale naprawdę piękna bluzka w stylu ludowym. To jest bluzka, którą można nosić w stylu boho i naprawdę powala według mnie. Niby S-ka, ale spokojnie może być to do... Myślę, że M-ka, może nawet i L-ka. Myślę, że będzie miała 50 parę. Ale na pewno do M-ki, spokojnie. 100% bawełna.
No, wygląda jak len 100%. Hafty są, któreś tam elementy tutaj, sznurki chyba są z poliestru i to jest jakieś częściowo sztuczne to obszycie, ale hafty są na pewno naturalne i bawełna, która wygląda jak len, słuchajcie. Super! I do tego oczywiście czerwone korale. I będziemy wołać znowu inną piosenkę, czyli Polska biało-czerwoni. Dobra, koniec wygłupów. Piękna bluzka, naprawdę się udała. Vintage i super materiał bawełnianego. No to teraz, słuchajcie, lecimy dalej. Ja tutaj pokażę Wam teraz spodenki, które zmierza też do kilku rzeczy. Bardzo fajne mi się udało kupić spodenki, teoretycznie w rozmiarze 42, ale mogą być od S-ki, bo widzicie, ja mam S-kę i je mierzę. 40, przepraszam. Czyli bardziej taka M-ka to jest. Trochę są na mnie luźne, ale mają piękny kolor i już Wam mówię, z czego są. Oczywiście, to jest też H&M i też nie są to jakieś stare spodenki, tylko jakieś właśnie takie trochę nowsze kolekcje chyba, bo są z wysokim stanem. Liocel 90% i 10% poliestru posiadają, więc 90% wiskozy, no to jest super skład, jak na dzisiaj przynajmniej. Piękne spodenki, wysoki stan, super kolor, naprawdę bardzo fajny materiał i one są takie stalowo-szare. Ja tutaj je zmierzyłam w takim stylu oldmany, w stylu takim trochę eleganckim, do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to do takiej pięknej bluzki od Bruns Bazar, więc też rewelacyjna, słuchajcie, firma, 100% bawełna. Bluzka jest takim lekko vintage stylu i można ją też nosić na przykład do jakichś takich rzeczy typu właśnie leginsy, bo jest dłuższa lekko. Ma guziczki, patrzcie, jakie fajne guziczki, takie oblekane, jak dawniej się chyba pościel taką robiło z takimi guziczkami i bieliznę. Zapinana na guziki na mankietach, no i ja ją wsadziłam do środka, jest prawie tak długa jak spodenki. Także bluzkę potraktowałam jako taką w spód i zrobiłam właśnie stylówę elegancką. Można do takiej eleganckiej stylówy włożyć nawet Louis Vuittona mojego. I włożyłam buty od Manolo Blahnika, żeby zrobić naprawdę taką już w wyższym stylu. To są same rzeczy z supermarek, no oczywiście oprócz spodenek, ale spodenki są bardzo ładnym i bardzo takim uniwersalnym kroju. I do tego, słuchajcie, do tych spodenek druga rzecz, cudowna rzecz, bluzka w rozmiarze S, 100% jedwab i marka jest YL Studio, YL Studio. Patrzcie, jaka piękna, kremowa bluzka, no cudowna jest. Piszę oczywiście, żeby czyścić profesjonalnie, a bzdura, ja to będę normalnie prać bardzo oczywiście delikatnie, bo widzicie, że bluzka jest lekko wyszywana, ma piękny przód, naprawdę piękny i bardzo elegancko będzie wyglądać właśnie na przykład do takich spodenek. Dlaczego? Wcale nie trzeba tego jakoś stylizować ze spódnicą ołówkową i być takim ciocio-klociowatym. Oczywiście można, jak się chce. Ale właśnie można do spodenek bardziej nowocześnie i zrobić z tego bardzo modną stylówkę, bo no to jest jedwab, więc naprawdę to jest mega, mega jakość. Samodziałowa kamizelka z alpaczki Baby. Wiecie co? Nie, to jest Baby Mohair, nie Baby Alpaczka, przepraszam Was. Widać to i czuć w dotyku. Nowiutka kamizelka, bardzo fajny kolor, właśnie do kremów wszelkich, do beżu. Można to użyć i w zimie, i w lecie, jak jest tak troszeczkę zimna, bo wieczorem i tutaj użyłam właśnie do tego zestawu na wierzch. Nie dość, że spodenki mają kokardę, to jeszcze ta kamizelka jest zawiązana tu na kokardę i się zrobiła taka wielka kokarda na środku. W każdym razie, chciałam Wam pokazać też potencjał takiej kamizelki nawet i w lecie, pod wieczór właśnie troszkę się, bo niektóre noce, szczególnie już sierpień, są chłodnawe, mimo że się ubieramy w dzień bardzo letnio, więc i też później kamizelkę można wykorzystać w jesień i zimę, do jasnych stylizacji na przykład. Słuchajcie, zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy. Piękny sweter kupiłam, jest duży na mnie, ale jest przepiękny, rozmiar SXS, ale on naprawdę jest taki oversize'owy i to jest sweter w cudownym kolorze od marki Lindex. Patrzcie, jaki piękny kolor. Na pewno ma w sobie mohair, to na 100% i jakiś fajny skład, ale już Wam powiem konkretnie. Przymierzyłam go do tamtego zestawu, myślałam, że się ugotuje z tą sukienką z brokatu, tylko zapomniałam już Wam powiedzieć. 38% alpaki, 25% wełny, czyli już wiemy, że jest około 60% naturalnego, dodatek poliestru i spandeksu. Piękny kolor miętowy i naprawdę ma długie rękawy i to jest raczej sweter
w którym będą wyglądać osoby o trochę wyższym wzroście. Nawet na mnie wydaje mi się, że jest nieco długawy. Bardzo, bardzo fajny, w świetnym stanie sweter. Także kolejna, to była kolejna rzecz, słuchajcie. I teraz będzie festiwal jeszcze spódnic. Pies sąsiada postanowił zrobić mi tu konkurencję. Gdzieś tam coś się dzieje widocznie we wsi, słuchajcie. Festiwal spódnic, tak jak mówię, bo pokazałam dopiero jedną, bo była w tym zestawie z bluzką. Jeszcze w dodatku do moich tych adidasków pokażę Wam cudną spódniczkę w stylu Old Money, ale w stylu właśnie takim tenisowym od marki Red Green, też super. Rozmiar 34 jest na mnie dobra, bo to jest takie 34 chyba bardziej zachodnie, amerykańskie, skandynawskie. Bardzo fajnie wykonana spódniczka z takim pasem tutaj granatowo-białym czy czarno-białym. Chyba to jest taki ciemny granat, jak to w tego typu spódniczkach. Związaniem, naprawdę porządny, bardzo gruby materiał. Ja bardzo lubię w ogóle tenisowe spódniczki, więc być może właśnie na lato sobie zostawię tą spódniczkę. I przymierzyłam ją, tak jak mówię, do tych adidasów i do mojego tego swetra znowuż obszernego, ale fajnie by wyglądało do białej na przykład bluzki albo do, wiecie, do takiej polówki po prostu. Do polo w takim stylu by idealnie pasowała polówka i białe adidasy na przykład. Też by super to wyglądało. Ale mi się bardzo podoba też i w takim trochę bardziej kolorowym zestawie, czemu nie? No i teraz te spódnice. Słuchajcie, kupiłam o dziwo dwie spódnice, które nie są z naturalnych tkanin, ale są projektanckie i mnie tak zachwyciły, są tak piękne, bardzo porządne też materiały, ciekawe wykonanie. Jedna jest w ogóle nowa z metkami, także wow. Tutaj mamy spódnicę z metką właśnie, tak jak mówię, patrzcie. Jest Ilse Jakobsen, nazywa się projektantka. Jest to Hornbake by Emma Jurn, czyli to jest pewnie projektantka spódnicy. I słuchajcie, spódnica jest w ogóle przeciwdeszczowa, co ciekawe. I ma nawet te takie paski odblaskowe, czyli można ją włożyć na wycieczkę, jak pada deszcz, to jest świetne, bo spódnica przeciwdeszczowa to się nie trzyma kupy, no nie? Ale dobra, w każdym razie, zobaczcie, jak jest super zrobiona, ma rzeczywiście ortalion, więc wiadomo było, że nie jest to naturalna spódnica, ale naprawdę ma super design. W ogóle jest dłuższa z przodu, patrzcie, jaki fajny materiał, jakieś takie miejskie wzory, w takie domy jakby. Ma zamki, które są nieprzemakalne w ogóle. Tutaj ma takie fajne zapięcie na rzepa. Naprawdę świetny krój, to jest M-ka, słuchajcie. Niestety te wszystkie spódnice, które Wam teraz pokażę, są na mnie o jeden rozmiar za duże. Nad czym ubolewam, bo wszystkie mi się bardzo podobają i miałam nadzieję, że któraś będzie się nadawać, ale czuję za dużo luzu. Jednak spódnica w pasie powinna być dopasowana. Piękna, właśnie ciekawy krój, że jest z przodu krótsza. I pokazuję tą spódnicę Wam do czarnej podkoszulki, bo wydaje mi się, że taki właśnie kontrast będzie najfajniejszy tutaj. Obcisła czarna podkoszulka od Uniqlo i do tego ta spódniczka. Mega mi się to podoba, bardzo fajnie to wygląda. Super styl według mnie ma ta spódnica. I właściwie te wszystkie spódnice mają podobny styl, który Wam teraz pokażę. Tu jest znowuż cudowna spódnica od Zara Basic, rozmiar S. I pokażę Wam, jak fajne, jak piękne halki ma ta spódnica. Na pewno jest z jakiejś drogiej kolekcji, z tych takich, wiecie, droższych produktów w Zarze. Bo patrzcie, ona ma podwójną halkę, no tak, z takimi falbanami. To zobaczycie w stylówce zresztą. Jest z bawełny całkowicie i jest taka właśnie trochę pin-up. Super by wyglądała w stylu gotyckim, wyobraźcie sobie to do rajstop, do na przykład kabaretek czarnych, do glanów albo do jakichś takich bardziej hardkorowych bucików. Na czarno całe i ta spódnica z tymi koronkami czarnymi wystającymi, piękna, ale może być też do bluzki na przykład czarno-białej w krateczkę, takiej w stylu pin-up i wtedy zupełnie inaczej z trampkami, na przykład w stylu lat 50. Też by ekstra wyglądała, naprawdę. Wow, naprawdę super, super mi się te spódniczki udały, przyznajcie. I są i piękne jakości i w ogóle praktycznie nowe. No i ostatnia spódnica to od projektanta, którego bardzo lubię ostatnio, Ivan Grundel z Kopenhagi, rozmiar 38, czyli tak jak mówię, no o rozmiar za duże są te wszystkie, tamta też była 38.
piękna spódnica i ta niestety nie jest naturalna, ale wiecie, no to jest spódnica, jest bardzo lejąca, a materiał jest naprawdę porządny, bo też zdarzają się lepsze te materiały sztuczne. No i to jest spódnica, więc się tak bardzo nie czepiam. Ja bym w życiu nie nosiła sztucznej bluzki na przykład, no bo to, wiecie, pachy i wszystko i tu brak cyrkulacji powietrza, ale ona jest taka powiewna, więc przebaczam tej spódnicy. I jest cudowna, po prostu cudowna. I ona jest w ogóle asymetryczna, ma tutaj taki ciekawy bok z takim czymś dziwnym z boku, takim tanecznym elementem. Piękny krój ma ta spódnica, jest naprawdę świetnie uszyta, jest jak nowa. Także też podobne stylówki wszystkie zrobiłam, żebyście zobaczyli właśnie, jak te spódnice super się prezentują. Są nie tylko kobiece, ale bardzo wygodne i... No jestem po prostu w skowronkach. Naprawdę super, super zakupy. I pokażę Wam jeszcze teraz sukienkę na koniec, bo to już będzie koniec. Sukienka jest w rozmiarze też 38 i to widać, bo ma za dużo tutaj i w biuście za dużo, i w pasie za dużo. Starałam się ją dopasować. No i też, żebyście mieli dzisiaj nadmiar, taki przesyt już stylówek, by nie było poczucia braku. Też zrobiłam Wam stylówkę i elegancką, i sportową z tą sukienką. Oczywiście bierzcie pod uwagę, że jest na mnie za duża. Len, marka Flash Classic. I już Wam mówię też, że wydaje mi się, że podszewka jest też... tak, co więcej, ramia, czyli ten len taki lepszy, azjatycki. Podszewka jest na pewno z wiskozy, także super. Ma swój pasek, do tej eleganckiej stylówki użyłam tego oryginalnego paska, obszytego lnem właśnie. I piękny twarzowy kolor, słuchajcie. Złote sandałki, torebka, więc tutaj taka stylowa typowo na przykład na komunię, na wesele, cokolwiek tam chcecie. Jakąś imprezkę elegancką, randkę. No i druga stylowa z moimi adidasami i z różowym paskiem, żeby było tak bardziej przekornie i też... Jest to w takim młodzieżowym stylu lat 50., bo wtedy te rozkloszowane sukienki i właśnie takie buciki sportowe, jazzówki czy coś takiego, czy jakieś trampeczki się nosiło, tenisówki i kobiety tak właśnie się ubierały, szczególnie młode, bo starsze już częściej takie buciki eleganckie, ale dziewczyny często właśnie nosiły takie buty typu trochę sportowego do takich sukienek. Kochani, mam nadzieję, że udało mi się wszystko pokazać, że nic nie ominęłam. W każdym razie jestem ciekawa Waszych opinii. Oczywiście możecie do mnie pisać na moda.ekokreatywna@gmail.com. Jeśli ktoś ma ochotę postawić mi kawkę, to bardzo Was proszę i link jest też w opisie pod filmem. Wszystkie linki do moich mediów również, więc zapraszam Was również na skróty filmów, na różne shortsy, relacje itd. Pozdrawiam kochani serdecznie. Bye bye!